Cześć, tu pani Ania z Wizualnej Matematyki i z Nauki Marzeń. Chciałabym wam teraz przedstawić rozwiązania zadań z matury poprawkowej z roku 2019 z sierpnia. Teraz przed nami zadanie 13. Kosinus kąta ostrego alfa jest równy 12 trzynastych, oznacza to, że... I tutaj mamy do wyboru odpowiedzi, gdzie widzimy, że oni chcą, abyśmy policzyli sinusa. Czyli zaczynamy od naszych tablic matematycznych, bo tutaj jest najwięcej wskazówek. I teraz zauważcie, że tutaj mamy, tak, trygonometrię. To jest dział 12, strona 14. I tutaj znajdziemy wszystkie wskazówki, jeśli chodzi o kosinusy i sinusy. Już otwieram, pokazuję wam, gdzie to jest. Dobrze, strona 14. I zauważcie, teraz należałoby narysować identyczny trójkąt, jak tutaj jest, żeby było nam łatwiej. Czyli już wiemy, że rysujemy sobie trójkąt prostokątny, taki jak w tablicach. O, i zaznaczamy sobie i decydujemy, czy będziemy patrzeć po alfie, czy po becie. No to ja decyduję, że będę patrzeć po alfie i widzę, że mój kosinus po alfie to jest b przez c, czyli moje b jest tu, a c tu. Czyli mam b przez c, to jest moje a i mój kosinus alfy to się równa b przez c, tak? Tak nam powiedzieli w zadaniu, więc tak samo to staram się wyliczyć, żeby było jak najłatwiej. I widzicie, teraz tutaj widzę, że moje b przez c to jest moje 12 przez 13. Tylko że tutaj już mogło zostać to jakoś skrócone, więc nasze b to będzie 12x, bo mogli to jakoś skrócić, a c to będzie nasze 13x, bo też mogli to jakoś skrócić. No i widzimy teraz, że oni chcą sinusa, a patrzymy w naszych tablicach, że sinus po naszej alfie to jest a przez c, czyli brakuje nam tutaj tej danej a. No i oczywiście, jak można to najłatwiej policzyć? Pitagorasem, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, z czego a i b to są zawsze te przyprostokątne, a c to jest ta przeciwprostokątna. No i mamy nasze a do kwadratu, dodać 12x do kwadratu, bo to jest nasze b, równa się c do kwadratu, czyli nasze 13x do kwadratu. I tutaj pamiętajcie, że jeśli jest podwójne, no to trzeba to wziąć w nawias. Czyli mamy a do kwadratu, to się równa, dodać, żeby nie było za szybko, 12 razy 12 to jest 144 i x razy x to jest x kwadrat, tak? X razy x, tu są jedynki niewidzialne, z potęgowania wiemy, że je się dodaje, czyli zostaje x kwadrat. Dobra, 13 razy 13 jest 169 i też x do kwadratu. No i teraz to przerzucam na drugą stronę. I muszę pamiętać, że jak przerzucam na drugą stronę, to jest zmiana znaku. Czyli mamy a do kwadratu, to się równa 169x kwadrat, odjąć, bo tutaj było dodać, tak, tu było dodawanie, to my musimy tu zrobić odejmowanie. No i mamy, że a do kwadratu, to jest inaczej nasze 25x kwadrat. No i teraz, żeby pozbyć się tu kwadratu, to musimy to wypierwiastkować, czyli piszemy sobie, że to jest a do kwadratu pod pierwiastkiem, tu jest drugiego stopnia. Jak tutaj nic nie ma, to wiemy, że jest dwójka. To się równa 25x kwadrat, tak, o. I teraz zobaczcie, to z tym nam się tutaj skraca, tak, to tak, to będzie a. Pierwiastek z 25 razy pierwiastek z x kwadrat, to tutaj też się nam skróci. Pierwiastek z 25 to jest oczywiście 5. I tu jak nam się skróciła dwójka z dwójką, został sam x, czyli już wiem, że moje a to jest 5. X. Tak, tutaj już wiem, że tutaj jest moje 5x i sprawdzaliśmy, że sinus alfy to było nasze a przez c, po to tutaj, aby wiedzieliśmy, że to jest a przez c, bo musieliśmy jeszcze doliczyć a. Czyli jak sobie wpiszemy, że to jest nasze sinus alfa, to jest nasze 5x przez nasze 13x, tu x-y nam się skracają i dostajemy 5 trzynastych. I taka odpowiedź jest w odpowiedzi C. Tak, tutaj mamy odpowiedź C. O. Jeśli podoba
spodobało Ci się rozwiązanie tego zadania, to oczywiście zostaw mi też tutaj suba i poinformuj znajomych, że mogą się też ze mną uczyć do matury poprawkowej, czy też do matury majowej, ponieważ po poprawce dostałam opinię, że dzięki moim filmikom zdali maturę i udało mi się w końcu zdobyć te 15 punktów, żeby mieć 30% i zdać. Także polecajcie kanał Zdaj Matmę z Panią Anią.